Szaleństwo wzrostów, złoty, silny jak nigdy komentarze z zagranicznych mediów na temat wyników wyborów w naszym kraju. To tylko przedsmak tego, co dzisiaj dla Ciebie przygotowałem na nasze podsumowanie dnia, ale to nie oznacza, że świat się zatrzymał. Świat pędzi nieubłaganie, pokazując nam również swoje najgorsze, najbardziej brutalne oblicze. Palestyński Urząd Wodny Ostrzeg. Że zasoby wody w strefie gazy są na wyczerpaniu z powodu braku paliwa do pomp obsługujących studnie, informuje w niedzielę CNN. Agencja Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców podała, że ponad 2 miliony ludzi jest obecnie zagrożonych brakiem wody, a to nagranie, które widzisz, w całości umieszczę na końcu. Naszego spotkania. Jak będziesz zainteresowany, to warto oczywiście wytrwać, obejrzeć materiał od deski do deski, aby żadna ważna informacja nie umknęła Twojej uwadze. Wczoraj również przygotowałem dodatkowy materiał odnośnie przepotężnego krachu. Jaki wydarzył się. I zresztą dzisiaj był również kontynuowany na GPW, tak więc zapraszam na mój drugi kanał, bo tam to nagranie znajdziesz. Podepnie je również w komentarzu, i dzisiaj wleciała również seria dodatkowych nagrań. W zamkniętych dostępach, tak więc tam również zapraszam, a teraz już nie przedłużając, przechodzimy już do podsumowania dzisiejszego dnia. Palestyńczycy bez wyjścia. Od początku sytuacji pomiędzy Izraelem i palestyńską organizacją Hamas próbowaliśmy stworzyć warunki, które pozwoliłyby na otwarcie naszego przejścia na granicę ze strefą gazy. Wciąż jednak nie zgadzają się na to władze w Tel Awiwie, oznajmił w poniedziałek szef MSZ Egiptu. Sytuacja, w jakiej znaleźli się obecnie palestyńscy cywile w strefie gazy, ostrzeliwanej przez izraelskie wojska, jest niebezpieczna, dodał egipski minister. Wypowiedź polityka przytoczyła agencja Reutera. Blinken wyklucza możliwość ewakuacji palestyńczyków ze strefy gazy do Egiptu. Antony Blinken powiedział, że propozycja ewakuowania Palestyńczyków ze strefy gazy do Egiptu nie ma szans na realizację. Amerykański sekretarz stanu od kilku dni jest na Bliskim Wschodzie i prowadzi rozmowy z tamtejszymi przywódcami o sytuacji w regionie po ataku Hamasu na Izrael. Joe Biden pojedzie do Izraela? Prezydent USA Joe Biden rozważa udanie się z wizytą do Izraela, podała w niedzielę agencja AP, powołując się na źródła w prezydenckiej administracji. W poniedziałek do Tel Awiwu po raz kolejny przeci sekretarz stanu USA Antony Blinken. Jak podała agencja AP, Biden miałby udać się do Izraela w geście solidarności w nadchodzących dniach, lecz ostateczne decyzje w tej sprawie nie zostały jeszcze podjęte. W piątek w Izraelu był szef Pentagonu, zaś w poniedziałek ponownie przeczytam szef dyplomacji USA Antony Blinken. Zaledwie cztery dni po tym, jak spotkał się w Tel Awiwie z prezydentem i premierem kraju, Blinken ma za sobą intensywną serię spotkań z przywódcami Jordanii, Autonomii Palestyńskiej, ZEA, Kataru, Arabii Saudyjskiej i Egiptu na temat konfliktu i sytuacji cywilów w Gazie. Nie możemy na to pozwolić. Znamienne słowa Bidena o Ukrainie i Polsce. Zanim przejdziesz dalej, pamiętaj, że YouTube nie lubi niewygodnych słów, niewygodnych tematów i po prostu zakupuje tego typu nagrania w czeluściach internetu. Aby temu przeciwdziałać, bo za chwilę użyję słów, które są niewygodne, to pamiętaj, aby skutecznie podjąć walkę z algorytmem, wystarczy być po prostu aktywnym. Wystarczy, że rzucisz łapkę w górę, pozostawisz po sobie ślad w komentarzu, wystarczy jedno słowo, jak nie wiesz co napisać, napisz jestem, ja dziękuję i kontynuuję. Nie możemy pozwolić sobie na wstrzymanie pomocy dla Ukrainy, bo jeśli Rosja potem najedzie Polskę, Znajdziemy się na wojnie, powiedział prezydent USA Joe Biden w emitowanym w niedzielę wywiadzie w telewizji CBS. Stwierdził też, że choć Izrael musi zabrać się za Hamas, to okupacja strefy gazy byłaby wielkim błędem. Wyobraź sobie, co się stanie. Powiedzmy, że wstrzymamy pomoc. Rosja zajmie Ukrainę i wejdzie do Polski albo na Białoruś. Jesteśmy wtedy na wojnie. My, Stany Zjednoczone, na wojnie, powiedział Joe Biden podczas nagranego w piątek wywiadu. Dla programów telewizji CBS. Uzasadniał w ten sposób konieczność dalszej pomocy Ukrainie w obliczu rosnącego oporu ze strony kongresu. Czy słyszałeś kiedyś o ważnej wojnie w Europie, w którą nie zostaliśmy wciągnięci? Nie chcemy, żeby to się stało, dodał. Pytany, czy Ameryka jest w stanie pomagać zarówno Ukrainie, jak i Izraelowi, zachowując swoją gotowość bojową. Biden zapewnił, że jest to możliwe. Jesteśmy Stanami Zjednoczonymi Ameryki na litość boską, podkreślił. Premier Norwegii zrekonstruował rząd. Premier Norwegii z Partii Pracy zrekonstruował w poniedziałek skład rządu. Ze stanowiska odeszła szefowa MSZ po ujawnieniu przez media, że jej mąż handluje akcjami państwowych spółek, w tym z branży zbrojeniowej. Były prezes Bank of China aresztowany, też jest podejrzany o korupcję. Prezes Państwowego Banku Of China zrezygnował po czterech latach ze stanowiska w marcu tego roku. Teraz został aresztowany pod zarzutem korupcji i nielegalnego udzielania pożyczek. To kolejny krok represji, jakim Pekin poddaje branżę finansową już od dwóch lat. Citigroup kontynuuje zwolnienia. Dwa tysiące osób zatrudnionych u amerykańskiego giganta straciło pracę w trzecim kwartale. Łącznie przedsiębiorstwo w tym roku zmniejszyło liczbę pracowników o 7 tysięcy. Tak niebezpiecznie nie było od dziesięcioleci, wieszczy dyrektor JP Morgan. Jestem zaniepokojony ryzykiem dla gospodarki, jakie wynika z rosnących napięć geopolitycznych, powiedział inwestorom naczelny dyrektor JP Morgan, Jamie Diamond. Jego zdaniem świat wszedł w najniebezpieczniejszy okres od dziesięcioleci. Publikując wyniki kwartalne JP Morgan, zysk w wysokości 13 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 35% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, Daimon zaznaczył, że takie wyniki były możliwe do uzyskania dzięki dobrej kondycji finansowej amerykańskich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, jednak pozostaje ostrożny w ocenie stanu gospodarki światowej. Analizując wydarzenia wojny w Ukrainie i katastrofalną sytuację w Strefie Gazy wywołaną bezprecedensowym atakiem. Palestyńskiego ugrupowania Hamas i niszczycielską odpowiedzią Izraela. Dyrektor Jamie Diamond zauważył w BBC News, że mogą się one odbić na cenach energii i żywności oraz światowym handlu. Ostrzega, że stoimy w obliczu wielu niewiadomych dodał. Jego zdanie inwestorzy powinni się przygotować na podwyżki stóp procentowych, utrzymującą się inflacją, a także gwałtowne skutki konfliktów, tych, których już mamy, i te, które mogą nadejść. To może być najniebezpieczniejszy okres, jaki widział świat od dziesięcioleci, poinformował Dajmo. Podobne obawy wyszły na jawa podczas spotkania City Group z inwestorami. Istnieje wiele niepewności, które ostatecznie przekładają się na dalszy rozwój sytuacji, powiedział dyrektor finansowy banku. Czyli jednym słowem, wielki świat finansów, który pociąga za sznurki, wie pewnie coś więcej niż my liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie w bieżącym roku wyniesie 691 milionów osób wobec 700 milionów w 2019 roku informuje Polski Instytut Ekonomiczny. Dodaje, że poprawa obejmuje głównie kraje rozwinięte. W państwach o niskim dochodzie poziom skrajnego ubóstwa jest wyższy niż przed pandemią. Zgodnie z opublikowanym tygodniem gospodarczym Instytutu, pandemia szkodnika doprowadziła do wzrostu globalnych nierówności. Powołując się na dane Banku Światowego, Instytut wskazał. Że w 2020 roku bilans osób dotkniętych skrajnym ubóstwem wzrósł o 71 milionów osób. Liczba osób żyjących w ubóstwie wyniosła 762 miliony, czyli bieda dotknęła niemal co dziesiątą osobę na świecie, poinformował Instytut. Jak zaznaczono, zgodnie z szacunkami Banku Światowego, ten rok prawdopodobnie przyniesie spadek liczby osób żyjących w skrajnym ubóstwie. Problem ten ma dotyczyć 691 milionów osób, czyli 8,6% światowej populacji. Oznacza to, że będzie ono mniejsze niż przed pandemią. W 2019 roku zagrożonych było 700 milionów osób. Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii, czyli jednym słowem mamy dane NBP o inflacji bazowej. Inflacja bazowa liczona po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła we wrześniu tego roku 8,4%. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 8,2%, poinformował Narodowy Bank Polski. Eksport polski rośnie, GUS podał najnowsze dane. Eksport wzrósł o 3,7% licząc rok do roku do kwoty ponad 232 miliardy euro w styczniu do sierpnia 2023 roku, zaś import spadł w tym okresie o 5,7% rok do roku do ponad 223 miliardy euro, podał GUS. Dodatnie saldo wyniosło 8,9 miliarda euro, podczas gdy w styczniu do sierpnia ubiegłego roku wyniosło minus 13 miliardów euro. Tak deweloperzy sterują podażą mieszkań. Od początku roku deweloperzy na siedmiu największych rynkach w Polsce wprowadzili do oferty około 30% mniej mieszkań niż sprzedali. Wynika z danych Oto dom, wraz z powiększającą się różnicą pomiędzy popytem a podażą rosną ceny mieszkań. W samym wrześniu tego roku deweloperzy działający na siedmiu największych polskich rynkach, czyli Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź, Trójmiasto, Poznań, Katowice sprzedali... 5400 mieszkań w tym samym czasie wprowadzili do oferty zaledwie 4000 lokali. I choć był to drugi najwyższy wynik w 2023 roku, to kiepska pod względem, zwłaszcza pierwsza połowa roku, sprawiła, że różnica pomiędzy podażą a popytem powiększa się. Biorąc pod uwagę pierwsze trzy kwartały tego roku, do sprzedaży w analizowanych rynkach trafiło 28 600 mieszkań o 26% mniej niż w analogicznym okresie 2022 roku. W tym samym czasie deweloperzy sprzedali 41 400 lokali o 9% więcej niż w całym 2022 roku. Różnica między mieszkaniami wprowadzonymi do oferty a sprzedanymi wzrosła do 30% na niekorzyść tych pierwszych, a więc szukających własnego M. We wrześniu na siedmiu największych rynkach pierwotnych w Polsce w ofercie dostępnych było około 38 tysięcy mieszkań, o około 25%, a nominalnie o 12 tysięcy mniej niż przed rokiem. Czyli jednym słowem, nie będzie obniżek cen, skoro nie mamy podaży. A skoro popyt kwitnie i wiadomo z jakiej przyczyny, no to wiadomo jak będą kształtować się ceny nieruchomości w naszym kraju. Cena polskiej pszenicy jest skorolowana z giełdą Matif. Na rynku krajowym obserwujemy dalsze spadki cen zbóż, szczególnie ziarna o niższej jakości. Oceniła Weronika Szymańska z BNP dla PAP. dodała, że wzrost popytu na unijne ziarno ograniczył korektę notowań na Matif. Zmiany w polityce RPP po wyborach? Morgan jest spokojny, chociaż nie przewidujemy większych zmian w perspektywach polityki pieniężnej, gdyż NBP sygnalizował już, że widzi przestrzeń do dalszej obniżki stóp procentowych. Szanse, na zwiększenie ostrożniejszej funkcji reakcji NBP prawdopodobnie wzrosną, gdyż bank centralny będzie wolał poczekać na większą jasność co do potencjalnych zmian do polityki fiskalnej napisano w nocie banku po przedstawieniu wyników sondażowych. Borys z PFR. Zyski polskich banków muszą wynosić od 25 do 30 miliardów złotych rocznie, żeby finansować ogromne krajowe potrzeby inwestycyjne. Ocenia prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, a dzisiaj banki zachowują się niezmiernie ciekawie. Jak jesteś oczywiście uczestnikiem naszych spotkań na przeglądzie sektorowym, bo tam spotykamy się najczęściej, to całkiem niedawno omawiałem wszystkie banki oraz perspektywę tego, jak będzie wyglądać tam przyszłość, tak więc no, wygląda to naprawdę kolorowo. Tak, zagraniczne media komentują wyniki wyborów w Polsce, tak więc zanim przejdę do tych komentarzy zagranicznych mediów, no to sprawdźmy, jak prezentują się aktualne wyniki, tak więc każdy może to oczywiście monitorować. W momencie, kiedy to nagrywam, mamy wyniki z 66% obwodów. Tak więc zobaczmy, jak to wygląda właśnie w momencie, kiedy to nagrywa. Interesują nas wyniki wyborów do Sejmu, tak więc zobaczmy, jak to wygląda właśnie w tym momencie. Widzimy, że prawo i sprawiedliwość tutaj ma 37 i prawie 0,5%, potem PO 20, ponad 8%, jeżeli chodzi o PESEL y, i Polskę 2050, tutaj mamy 14%, potem mamy Lewica 8,30 i jeszcze, jak widzimy, wchodzi Konfederacja z wynikiem 7,28%. Tak więc możesz dać znać w komentarzu, czy jesteś zadowolony z wyników tych wyborów, czy też nie. Na pewno frekwencja była przepotężna. Przepotężna frekwencja, tak więc to jest oczywiście powód do bardzo dużego zadowolenia. I przejdźmy właśnie o tych komentarzy, wróćmy do nich i zobaczmy, co tutaj się ciekawego wydarzyło na świecie. Choć nie ma jeszcze oficjalnych wyników wyborów parlamentarnych, to te z sondażu sugerują, że mimo zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości partia obecnie rządząca nie będzie w stanie utrzymać władzy w Polsce. Właśnie tak potencjalną wygraną opozycji skomentowały najważniejsze media zagraniczne, więc sprawdźmy te komentarze. Agencja prasowa Bloomberg pisze o tym, że prounijna opozycja w Polsce może zakończyć ośmioletnie rządy populistów i jest na dobrej drodze, aby utworzyć rząd w poniedzielnych wyborach. To miałoby spowodować ponowne pojednanie z Unią Europejską. Tak więc pamiętamy, wystarczy jeden telefon i KPO do nas płynie oraz oczywiście pamiętajmy wszystkie zapowiedzi, tak więc nasz kraj będzie. Mlekiem i miodem płynącym. Tak więc, zapowiedzi było mnóstwo. Zobaczymy, co z tego zostanie spełnione i na co przecież wystarczy pieniędzy, bo coś mi się wydaje, że tych pieniędzy nie będzie i to będzie dobry pretekst do tego, żeby nic nie realizować. BBC poinformowało, że prawicowa partia rządząca może stracić większość w parlamencie. Prawo i sprawiedliwość raczej zdobędzie najwięcej mandatów, ale jest mało prawdopodobne, że da radę utworzyć rząd. Reuters pisze, że polska opozycja chce przejąć władzę po tym, jak rządzący nacjonaliści nie podołali w wyborach. Agencja wskazuje na otwartą drogę dla partii opozycyjnych. CNN dodaje, że polska opozycja ma szansę do obalenia populistycznej partii rządzącej. Prawo i Sprawiedliwość ma być na skraju utraty władzy. The Guardian skupia się na postaci Donalda Tuska. Napisano, że to on wygrał dzięki nadzieją na koalicję. Koalicja Obywatelska otrzyma prawdopodobnie mniej mandatów, ale raczej dojdzie do porozumienia z innymi partiami. Financial Times używa sformułowania, że wyniki w Polsce są na ostrzu noża. Sondaże otwierają jednak Donaldowi Tuskowi potencjalną drogę na powrót do władzy. Niemiecki Die Welt pisze, że rządząca partia wygrywa w wyborach, ale to opozycja tak naprawdę świętuje zwycięstwo. Zwrócono uwagę na to, że opozycja może utworzyć rząd. Tak przynajmniej sugerują pierwsze prognozy. Oczywiście jeszcze musimy poczekać na finalne wyniki. Być może poznamy je dopiero jutro, tak więc też będę oczywiście z tymi wynikami zapoznawał, ale sprawdźmy, jak wygląda dalsze, dalsza procedura, dalsze kroki, kiedy poznamy rząd. Co nas czeka po wyborach? Przede wszystkim oficjalne wyniki, które poda PKW. Następnie przejdziemy do partyjnych targów, więc pierwsze posiedzenie Sejmu może odbyć się w ciągu 30 dni od dnia wyborów. We wtorek w samo południe PKW zakłada, że poda oficjalne wyniki wyborów. Następnie partie mają tydzień na wniesienie protestów wyborczych do Sądu Najwyższego, a ten z kolei ma 90 dni na ich rozstrzygnięcie. To jednak znacząco nie wpływa na dalszy bieg wydarzeń. A więc prezydent Andrzej Duda będzie miał miesiąc na zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu i Senatu. Zdaniem ekspertów nastąpi to po 11 listopada, by jeszcze Święto Niepodległości należało do rządu Mateusza Morawieckiego. Zgodnie z artykułem 154 Konstytucji RP, prezydent powołuje kandydata na premiera. Oba ścigające się partie są przekonane, że powoła właśnie ich. PiS powołuje się na zwyczaj parlamentarny, który każe w pierwszym kroku zwrócić się w tej kwestii do zwycięskiej partii. Kolejny szef PO, Donald Tusk, liczy na rozsądek i odpowiedzialność głowy państwa, zaznaczając, że nie wierzy w złą wolę prezydenta Dudy. W tym przypadku prezydent nie jest związany z żadnymi przepisami, a może powołać na premiera każdego pełnoletniego obywatela Polski z jednym wyjątkiem. Nie może być to on sam. W przypadku, gdy prezydent wskaże kandydata z PIS, przyszły premier ma 14 dni na przedstawienie sejmowi programu. Finałem ma być uzyskanie wotum zaufania, które wymaga bezwzględnej większości czyli większości, która jest Wyższa niż głosy przeciw i wstrzymujących się, a więc musi stanowić więcej niż 50% wszystkich głosów. Gdy kandydat nie uzyska wotum, inicjatywa przechodzi w ręce Sejmu, który ma kolejne 14 dni na wybór prezesa Rady Ministrów i swoich współpracowników. I tu także musi on zebrać bezwzględną liczbę głosów. Wówczas prezydent musi odebrać od niego przysięgę. Gdyby i ten krok się nie powiódł, gra trafia ponownie w ręce prezydenta który wystawia ponownie kandydata. Może to być ten sam, co podczas pierwszej próby. Gdy i ten nie zyska większości w ciągu 14 dni, prezydent podejmuje decyzję o skróceniu kadencji parlamentu i zarządza nowe wybory po 45 dniach. Cała procedura może potrwać do 70 dni. Tak więc daj znać w komentarzu, czego się spodziewasz i czy rzeczywiście poczekamy aż 70 dni. Powyborcze umocnienie złotego. A ja bym wręcz powiedział, że to jest istna euforia. Jaki złoty okazał się silny i za chwilę to zobaczymy na podsumowaniu, gdzie pokażę jak prezentuje się do poszczególnych walut. Kurs euro spada poniżej 4,50. Rynek walutowy bardzo optymistycznie zareagował na powyborcze sondaże. Inwestorzy grają pod zmianę władzy w Polsce, która może oznaczać wyższe stopy procentowe i być może napływ euro w ramach KPO. W trzecim kwartale tego roku obroty energią elektryczną na towarowej giełdzie energii wzrosły rok do roku o 1,1%. Wodospad, to mało powiedziane, na akcjach CA Games. Kurs szuka dna. Pomimo optymistycznych komunikatów o sprzedaży gry władcy upadłych, kurs CA Games kolejną sesję rzędu zniżkuje w dwucyfrowym tempie, powracając do poziomu z końcówki marca. A jak dynamiczny jest to spadek, no to za chwilę zobaczymy, jak to wygląda na dzisiejszej sesji. Ale przygotowałem o tym również wczoraj. Materiał dosyć ważny, z którym warto się zapoznać. Umieszczam link bezpośrednio w komentarzu. I dodatkowo warto wspomnieć, że w pierwszy weekend po premierze gra Władcy Upadłych uprasowała się na trzecim miejscu pośród bestsellerów platformy Steam, poinformował CA Games, wydawca gry w komunikacie prasowym. Do końca października, ciekawe czego tak długo, spółka przedstawi pierwsze dane sprzedażowe swojego największego i najważniejszego. Tytuł, tak więc czekamy na te bardzo ważne dane. Nowy tydzień wystartował, połowa października za nami. W tym tygodniu, tak jak informowałem na weekendzie, nie spodziewam się jakichś spektakularnych informacji, które mogłyby odcisnąć swoje piętno na rynku. Tak więc zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie. A teraz zerknijmy na nastroje. Widzimy, że na liczniku dominuje strach i poziom 37%. Ale zobaczmy, czy rzeczywiście jest strach. Rozpoczynamy od świata, a tutaj piękna zieleń. Od Australii przez kraje azjatyckie, Europę, Kanadę, Brazylię, nawet Izrael. Jak widzimy, tutaj mamy dzisiaj dosyć ciekawy początek tygodnia, i rozpoczynamy go od wzrostów. Jeżeli chodzi o SP 500, no tutaj to istna euforia. Widzimy, że. Większość, jak nie wszystkie sektory w zielonych barwach z bardziej znanych spółek, na przykład Google zyskuje prawie 1,5%, Microsoft 2,2%, ,2%, Tesla 0,6%, Amazon 1,6% czy Meta 1,5%. No i spółka, która wiemy co nam zgotowała podczas panowania szkodnika rośnie dzisiaj o 4,6%. No to popatrzmy co ciekawego dzieje się na indeksach. A tutaj kurs ropy po ostatnim potężnym wystrzale zaliczam delikatne zejście korekcyjne i kosztuje 89 dolarów za baryłkę. Niemiecki DAX dzisiaj odbija po dwóch w dniach korekt. 15250 punktów przebite. Jeżeli chodzi o Nasdaqa, też wykonuje on pełny ruch powrotny. 15184 punkty. Jeżeli chodzi o S&P 500, również rakieta do góry. 4383 punkty. No to popatrzmy na zachowanie metali. A kurs srebra w zatrzymaniu czeka. 22,62 dolarów za uncję. Złoto również w zatrzymaniu. 1919 dolarów za uncję. No to zerknijmy na złotego. Jak sobie poradził w tym bardzo ciekawym dniu, tuż po wyborach. No i widzimy to potężne oberwania, tak więc widzimy, że jeżeli chodzi o kurs franka, tutaj mamy oczywiście tańszego franka w tym momencie jest to 4,68 i umocnienie złotego, podobnie zresztą na kursie funta, który spadł na 5,15. Dodatkowo euro potężnie spadło, chociaż popatrzmy, jaka walka, jaka próba wyciągnięcia. 4,46 jest. W tym momencie. jeżeli chodzi o dolara, tutaj widzimy, że dolar cały czas się osłabia 4,22. Tak więc złoty dzisiaj ma swój dzień. Zobaczymy, jak długo to potrwa i czy będzie kontynuacja tej euforii, czy bardzo szybko będą to gasić. Zresztą możesz dać znać w komentarzu, jak Ty uważasz. Jeżeli chodzi o euro, dolara, dzisiaj mamy odbicie na 1,05. To popatrzmy na kolejny ważny rynek, który dzisiaj zresztą updateowałem, czyli rynek krypto. Co tam ciekawego się dzieje. Jeżeli chodzi o nastroje, mamy poziom neutralny i 47, no ale na rynku również dzieją się ciekawe rzeczy, bo Bitcoin spuch i to znacząco, prawie o 5% w ciągu zaledwie doby. 28 166 dolarów kosztuje sztuka. i Ethereum 2,2 na plusie. 1586 dolarów kosztuje sztuka. Jeżeli chodzi o największe odbicia, no bo skoro Bitcoin puchnie, no to wiadomo, że rynek się cieszy i wszystko puchnie. Bitcoin SV rośnie o 14%. Lol, Bitcoin 13,87 Bitcoin Cash, 7,8 Solana. Potem STX 7,90. A zobaczmy, czy coś spada. Loom Network, który ostatnio potężnie puchł, 18% w dół. Zresztą popatrzmy, że w ciągu miesiąca ten token podrożał o 611%. bliżej? Przyjrzyj się dobrze. Tak więc takie są właśnie szaleństwa na rynku krypto, a przypominam, że wcale jeszcze hossy nie mamy. Do niej jeszcze troszkę czasu. Trust Wallet 3.4 na minusie, Rocket Pool 3.9 na minusie. Przypominam, że dostęp do podstawowego krypto umieszczam bezpośrednio w opisie pod tym nagraniem i tam zapraszam. A teraz czas podsumować dzisiejszą sesję na GPW. Euforia czy gaszenie? Jak Ci się wydaje? Sprawdźmy. Co tu się wydarzyło? Rozpoczynamy od gamingu, który ostatnio również podsumowałem na Przeglądzie Sektorowym. Przypominam o nagraniu odnośnie CA Games, które wleciało na moim drugim kanale, jest dostępne. Wczoraj, tak więc warto się z nim na pewno zapoznać. A stopowych wzrostów na najliczniejszym sektorze na GPW: CML Level 11% na plusie, PGMSA 8,3% na plusie, Gaming Factory 6,3% i 5% Pixel crow. Z drugiej strony najmocniej leci dzisiaj Poly Slash, tam to jest po prostu jakaś masakra. Rzeź, 30% na minusie, CA Games 20, prawie 5, ja cię kręcę. No to grubo jest, jest grubo. LT Games 14,5 na minusie. Games operator 12,13 na minusie. No, dziwię się, bo nie byłem pewny jak to się zakończyło. Nie miałem okazji oglądać wcześniej tych wyników. Tak więc moja reakcja jest na gorąco. Jeżeli chodzi o największe obroty, no to CD Projekt, który dzisiaj też zalicza spektakularny spadek o 4%. 58 baniek. Czy to wpływ jej Games? No zobaczymy. 36 baniek generuje CA Games. Sam indeks spadał 2,5%. 15 912 punktów na zamknięcie. Jak więc widzimy, że te premiery dla tych naszych dwóch ważnych spółek nie okazały się zbyt pomyślne dla inwestorów, wręcz zakończyły się tragicznie. Jeżeli chodzi o banki, no to tutaj mamy istną euforię, potężną. Banki się cieszą, puchną w zastraszającym tempie. Gdzie ten krach? Gdzie ten słaby rynek w październiku? No tutaj istne szaleństwo. Widzimy, że potężne, topowe nasze banki na przepotężnych obrotach, no takich obrotów, to ja nie pamiętam w tym roku. PKSA 13,90% na plusie 432 miliony na obrocie, PKWP 11% na plusie 574 miliony. A, kręcę. Sam indeks rośnie o 9,7%. No pamiętasz taką sesję? To jest po prostu jakby było jakieś szaleństwo poszkodnikowe. 9327 punktów na zamknięciu. Wszystko puchnie. Najmniej banko. 60 unikredyt 1%. Jeżeli chodzi o dalsze obroty, to Alro przepięknie 95 milionów, 68 milionów Santander. Jeżeli chodzi o OZ, to popatrzmy, co tutaj się dzieje. onde 6,7 na plusie, Fotowolt 4,6. Najmocniej dzisiaj traci Ryan 6,9 na minusie, czy Columbus 5% na minusie. Liderem obrotu od 727 tysięcy. No to popatrzmy, co się dzieje w szczegółach na WIG20. No nie ma się co dziwić, żeby Banki prowadzą, czyli oczywiście Pekao 13%, PKP BP 11%, 8,5%, Orlen 8,5%. Tak więc Orlen się cieszy. Co tam się będzie działo na tym Orlenie? Jeżeli chodzi o największe spadki, CD Projekt niestety prowadzi, ale tą negatywną stroną 4% na minusie, Orange 2,3% na minusie, czy 2,15% kęty. Liderzy obrotu to Orlen 754 miliony. No To jest jakieś istne szaleństwo. No, dzisiaj zagranica ruszyła na zakupy. WIG25, na plusie, 2079 punktów, to niesamowita jest dzisiejsza sesja. Jeżeli chodzi o MWIG40, zobaczmy co tutaj się dzieje. Największe wzrosty, milenium, 914, ING 677, Autopartner 560. Jeżeli chodzi o największe spadki, SEA Games 20, prawie 5%, NA 3%, liderem obrotu SEA Games 36 milionów, sam indeks rośnie o 2,7, 5187 punktów na zamknięciu. Jeżeli chodzi o Edgewick 80, no to zobaczmy, co tutaj się dzieje. I widzimy, że Agora 82 na plusie, Mirbut 82 na plusie. Najmocniej traci za to molekyl 4233 Bielton Liderem obrotu Agora 4600, sam indeks rośnie o procent. 20 886 punktów na zamknięciu. No to popatrzmy na New Connect. Co tutaj się wydarzyło? Moliera zyskuje 40%, Eko 19%, potem Semi Level 11, Adatex 10, Maximus 10, Analizy 10 i to są te dwa. Dwucyfrowe wyniki. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o spadki, zobaczmy do kogo one należą. I tutaj widzimy, że najmocniej pory 30% w dół. Potem ROBS grupa 20% w dół, LT Games 14% w dół, czyli widzimy, że no spadków nam dzisiaj nie brakuje. Jeżeli chodzi o obroty, zobaczmy, czy na New jakaś spółka banieczkę przekroczyła, jest to jedna spółka polska, też banieczka i 58 tysięcy. Jeżeli chodzi o indeks szerokiego rynku, popatrzmy, a tutaj szaleństwo banków PKO 13, potem Seko grupa ładnie, bo 11,9 na plusie, PKO BP 11,9 na 94, tak więc dzisiaj tłuściuteńko, tłuściuteńko, rynki są w euforii, potężnej euforii. W tym okresie czasu, w którym jesteśmy, to jest wręcz bardzo zaskakujące dla wszystkich. Jeżeli chodzi o obecne spadki, to liderem spadków na szerokim rynku w sobie sobie CA Games 25% prawie na minusie, Celtic 13% na minusie, Games to 12% na minusie, Ryan 6,98%. I jeżeli chodzi o obroty, no to warto to nawet zescreenować, bo takich obrotów to pewnie długo nie zobaczymy. No po prostu to jest niesamowite. WIG 4.3 na plusie jako cały szeroki rynek też potężne wzrosty i wysoko mamy coś CA Gainz, popatrzmy w darcie pomimo tych rekordowych obrotów, to i tak w darcie na to, ten pierwszy ekran, jeżeli chodzi o swój wynik. No to zerknijmy na te indeksy, to szaleństwo. No i popatrzmy piękne luki. Luki przepotężne, wzrostowe i wygląda to tak, że jak nie ugaszą tej euforii, tak jak dla mnie, zatrzymaj się w nieprzypadkowym akurat tutaj miejscu, czyli powinni to chłodzić. Jak tego nie dochodzić, no to w grę mogą nawet. Oczywiście nie ma zielnego pojęcia, co się wydarzy. W grę wchodzić nawet retesty poprzednich szczytów. Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo silnie po tym dzisiejszym dniu. Tak więc to no wszystko w rękach oczywiście Stanów, czy będą to gasić, czy też nie, bo na razie widać, że nie mają ochoty. Idealnie przetestowali 200 jako kolejna strefa oporu. 2000 przestało istnieć. Nawet otworzyli się powyżej. Popatrzmy, jaka luka, Postle, tak Więc widać, że oskrzydlenie na rynku niesamowite po wyborach. No i w tle, oczywiście, jak to potrwa i 200 przebiją no poprzednie szczyty. Jeżeli chodzi o swig 80, tutaj no aż tak euforycznie nie ma jak na szerokim rynku, czy też na wig 20. Ale jesteśmy ku najlepszej drodze, aby uderzyć w 21, a potem zbliżyć się pod 21,5. A przecież maluchy też dały potężnie. Jeżeli chodzi o NVG 40, tutaj również jesteśmy bardzo ładnie wybici do góry. Powyżej 5000. Jak widzimy, zamknęliśmy się w ubiegłym tygodniu, to było pozytywne. A w tym tygodniu mamy kontynuację, wbijamy się już w stary ręcz. Tak więc też niewiele im będzie brakować do tego, żeby w najbliższych dniach uderzyć gdzieś w wyższe pułapy cenowe, tak więc no, przed nami niesamowicie ciekawe sesje. No i oczywiście myślę, że atmosfera polityczna będzie podgrzewać to wszystko, co będzie się działo w najbliższych dniach, jak i również pewnie tygodniach, no bo nie poznamy tutaj pewnie w już jutro czy pojutrze składu nowego rządu, tak więc to pewnie będzie się przeciągać teraz w czasie, tak więc to może wywołać zmienność. Może być zmiennie, bo teraz te przetasowania polityczne, których się tak naprawdę nikt nie spodziewał, że polskie wybory u nas w kraju mogą gdzieś tak mocno wstrząsnąć naszą giełdą. No raczej nikt tego nie zakładał, wątpię, żeby tak było. A jak widzimy, reakcja jest wręcz niesamowicie piorunująca. Niesamowita jest ta reakcja. Tak więc no, myślę, że zmienności na w najbliższych dniach nie zabraknie. Jednym słowem, raj. Raj dla inwestorów. Tak więc daj znać w komentarzu, jak ty to postrzegasz. No i oczywiście na zakończenie... Podrzucam ten materiał, o którym wspominałem wcześniej. W całości będzie on oczywiście dostępny. Ja tradycyjnie trzymam kciuki za wyniki. Pozdrawiam i zapraszam do zapoznania się z materiałem, który przygotowałem na mój drugi kanał. Zresztą mam nadzieję, że w tym tygodniu również taki materiał kolejny wleci na ten kanał. Tak więc warto tam być, subskrybować, lajkować, jak i również oczywiście wrzucać swój komentarz. Pozdrawiam. Udanego dnia, udanego tygodnia. Hej.